Dzień dobry. Wydaje się, że zdążyłem w samą porę, bo jest zaćmienie słońca, ale przez chmury. Ale to nieistotne, poczekamy sobie. Tylko troszeczkę mnie martwi to, że też ogólnie na niebie jest coś pochmurno, że nic tutaj w sumie nie widać. Ale to nieistotne, poczekam sobie. Dostałem cynk od YouTube'a, bo Astrofaza dał post i mi się po prostu wyświetlił, że o tej godzinie ma być zaćmienie słońca przez księżyc. Wybija właśnie teraz, nie wziąłem zegarka, wybija właśnie godzina 12. Zaćmienie słońca powinno się odbyć o 11.11. Ale wtedy uwierzcie mi, że nic się naprawdę nie działo. Więc przyszedłem po prostu pół godziny później. No i zostałem w zaćmieniu, ale przez chmury. Więc czekam sobie dalej na to, aż się rozwinie akcja, jak wyjdzie zza chmur słońce. Myślałem, że to była taka flara mała, ale jednak chyba nie. Tam jest słońce. Takie malutkie coś, które się wyłoniło przed chwilą, przebiło chmury z trudem. Efekt byłby znacznie lepszy, gdybym miał jeszcze filtr słoneczny, ale niestety ja go nie posiadam, tylko moja dziewczyna go posiada. Więc musimy się obejść jedynie smakiem filtra słonecznego. Ale wydaje mi się, że i tak tutaj będzie dobrze to wszystko widać. Tak mi się przynajmniej wydaje. No. Wydawać się każdemu może. No i coś tam faktycznie jest, tak mi się wydaje. Momencik. Za chmurami to wszystko zaszło, no ale poczekajmy. Przejdzie ta jedna wielka chmura i zobaczymy, co się tutaj dzieje. Bo w sumie jako filtr słoneczny może nam służyć po prostu chmura. Bo w sumie przez nią nie przechodzi jakiś tam większy procent światła słonecznego, tak? Dzień dobry. Czy widać coś ciekawego? Jeszcze nie, za chmurami jest. Czekamy. O 12.30 powinno być bardziej widoczne wszystko. Zobaczymy, czy wyjdzie zza chmur w ogóle. Słucham? Zobaczymy, czy zza chmur w ogóle z nią wyjdzie. Nie, no wyjdzie. To będzie trwało jakiś czas, tak? To nie będzie takie hop-siup. Ojojoj, się porobiło, nie? No. Interesujesz się tym może? Astrologią, astrofizyką? Astronomią. Astronomią. Ej, bo tutaj mi tak ludzie przekręcają. Tak. Powiem ci, że mi też już się powoli myli, jak mówię o astrologii, a chodzi mi o astronomię. To są kompletnie inne dziedziny. Więc no. Wczoraj dowiedziałem, że syn znajomego, jednego z najbogatszych ludzi w Tomaszowie, ma właśnie doktorat z astrologii i wykłada w Niemczech. Astronomii czy astrologii? No właśnie gościu powiedział, że z astrologii, nie? Mówię, ma astronomię kurczę. No cóż, komuś się dobrze po prostu wiedzie w życiu. No, ja tutaj siedzę na YouTubie i zaczynam nagrywać zaćmienie słońca przez chmury. Nie. Zaraz to się wszystko tutaj pewnie wyjaśni. O! Spójrz. Faktycznie takie coś jest. Jest delikatnie zaćmione słońce przez księżyc. A to jeszcze maksimum miało być chyba tam od 12.00. Tak, jakoś tak właśnie. Ale ogólnie było, jest po prostu widać, jest to widoczne tutaj. Przez chmury, bo nie mam niestety filtra słonecznego. Czyli co, widać już coś? Widać już coś, tylko przez chmury. Można zobaczyć. Tak, tylko tutaj przez chmurę akurat przechodzi i nie wiem, czy będzie to dosłownie widać. Chyba już tego. Przeszło. Jest 30. Słucham? Nie mam filtra słonecznego po prostu, no. Trochę lipa. A nie! Nawet odbija się w obiekt... w tym... flara z obiektywu na kształt słońca. Jest po prostu odbita do góry nogami.
zapisane do oglądania, czy nie, bo ja kupiłem takie szybki. A to ciekawe. O, widać. Widać? No, chcecie zobaczyć? Pokażę pan do kamery. Co? Pokażę pan do kamery tutaj. No. Pozwoli pan. O! To jest teraz bardzo dobrze widoczne. To jest aż niesamowite. No. Kurczę, dziękuję. No. No szybko 2,20. Jak chcecie, to mogę wam sprzedać. Ile? Ile i za ile? No za 2,50. Za 2,50? No. A ma pan jeszcze taką drugą? Mam, bo kupiłem w sumie dwie i trzecią do dostawania. Widziałeś, jak się trafiło? Kurczę, no z nieba mi pan spadł normalnie. Piątkę, za to, że w dobrej sytuacji pan się akurat znalazł. No dobra, no dzięki. To ja jestem wdzięczny. No bo jak się wyjdą te zdjęcia, to jest super, co nie? Aha. Niesamowite. A pasjonujesz się trochę? Słucham? Pasjonujesz się trochę? Jak? Pasjonujesz się trochę astronomią, fizyką, tego, tak? Tak, astronomią, fizyką, staram się tutaj rozumieć i tłumaczyć innym ludziom. Staram się w sumie promować naukę. Jak to się tak fachowo nazywa? Zapomniałem już. Naukę i technikę. Znaczy nie, jest, po prostu próbuję popularyzować naukę, o, w ten sposób to bardziej. Sprawić się popularyzatora. Słucham? To masz taki oto plakat. O! Zapraszam. Dziękuję. Mogę pokazać do kamery? Jasne. Tutaj. Zdarzenie lokalne, tak się składa, że w piątek akurat zaczynamy. Coś takiego dostałem. Od pana... Kacpra Lufowskiego. Od pana Kacpra. Niesamowite. No cóż, bardzo dziękuję. Ale fajnie wiedzieć, że nie tylko my się skupiamy, że tak powiem, na rozwijaniu tego. Ja prowadzę na przykład koło naukowe techniczne, mechanikę. Mogłem się zapisać? Powiem ci, że niesamowite jest tak po prostu wpaść na kogoś takiego kompletnie w ogóle przez przypadek, a że sam się po prostu interesuje, patrząc na YouTubie, przez internet. Zwracasz uwagę na siebie tym statywem tutaj, nie? Dokładnie. Nie ma inaczej. Ja nie mogę. To jest coś... Może nie w tą stronę. Nie, moment. Próbuję przybliżyć. Nie tak mocno. Statyw to jedno, ale generalnie ogólnie pojmowanie tego, co tutaj się dzieje, to już drugie, co nie? Znaczy, nie jest to jakieś ciężkie zjawisko do pojęcia. Jasne, że nie jest jakieś to ciężkie zjawisko do pojęcia, ale... Zwykła zbieżność tranzytowa tutaj. Ja mam nadzieję, że u mnie nastawiony teleskop w domu da radę i wywołają się jakieś fajne zdjęcia. No to może leć, bo już tutaj powoli wchodzi w samo... No 30 km i tak nie przepełniłem, z tego na automatycznie. Aha, a to ciekawe też. Kurczę, no patrz, trafił się facet, który przydał mi cuśko, które pozwala podejrzeć po prostu słońce za zaćmieniem. Znaczy, ogólnie słońce, to jest filtr, po prostu to jest filtr, niesamowite. No. Coś niesamowitego po prostu. Dobra no, spróbuję się z tobą skontaktować w takim razie, przynajmniej z tym tutaj całym kółkiem. Albo ja spróbuję, mogę tutaj znaleźć długopis. Momencik. Może znajdę. Tutaj może być teraz widoczne. No jest jak w wół widać. Nie znajdę teraz. Nie znajdę teraz długopisu. Dobra, na spokojnie, cóż. Eee.
Może, mogę ci podać mój numer telefonu na ucho, żeby nie było słychać tutaj do kamery. Spróbuję tutaj troszeczkę zmniejszyć przechwyt dźwięku. Spróbuję wpaść. Generalnie w sumie czemu nie? Interesuję się w sumie fotografią też, to nie? Staram się... Będzie sporo ciekawych ludzi, więc nawet jakbyś chciał, jeżeli prowadzisz jakiś kanał, to zawsze może być wywiady. Prowadzę kanał, który wybił się przez jeden film na ten moment, ale no... Jak nazwa kanału? Blue G. Blue G, niebieskie G, Blue G. Dziękuję. Staram się robić dobre rzeczy. Dwa lata temu jakoś byłem w akwarium gdyńskim, nagrałem rybki. Wcześniej jeszcze nagrywałem rzeczy, na przykład jak gry, ale w sumie każdy może teraz sobie zagrać gry, więc to nie ma za bardzo sensu. No, powiem ci tak, jak przyjdziesz, trochę ciekawych osób będzie, są wywiady, zawsze będzie coś. Jakbyś chciał mechanicznej ręce, też jest taka osoba. Też się fascynuje Boston Dynamics, oni robią naprawdę niesamowite rzeczy. No powiem ci tak, Boston Dynamics to jest jedno. My sami teraz składamy robota podobnego do Boston Dynamics. Jak on może wyglądać? To są takie poufne informacje, czy po prostu... Nie, zaraz ci pokażę. Okej. Okay. Co do takich osób, które... Nie będziesz mógł wywiad zrobić, to jest między innymi gościu, który sam zaprojektował, zrobił taki oto układzik. To jest maleństwo z kartami PSD. To jest samodzielnie zaprojektowany, zmontowany i zaprogramowany smartwatch. Ciekawe. Najcięższy na świecie. Gościu ma łeb. Jedyne co go ogranicza, to szerokość tego portu C. Portu C? To jest dosłownie na grubość portu C. Jest tak cieniutkie. Port C jest wyświetla. No i to znaczy, mógł przejść to ceną. Zrobienie tego smartwatcha kosztowało 70 zł. Dlatego też trzeba zarabiać. To w sumie za stówę. Czyli 30 się jakby zarabia. Bo też jakiś procent po prostu idzie w plecy na produkcję. A z naszej strony to aktualnie mamy coś takiego. A? To też taki pajęczak fajny. Niesamowite. Kurde. Fajnie zobaczysz. Muszę lecieć, bo jeszcze muszę do 10 wpaść dzisiaj do stacji. Dobrze. Miłego. Naprawdę dzięki, że wpadłeś. Tak. Do zobaczenia w przyszłości. Pa, pa. I za to kocham świat. Ludzie po prostu z nieba spadają, którzy są po prostu no, niesamowici, tak? Ratują, kiedy są w potrzebie, inni ludzie. Nie no. Aż się zastanawiam, czy to dobrze, że nie robię live'a, czy źle. Ale chyba dobrze. No jeszcze tak bardziej zrobić to zbliżenie. Ojojoj. Mój sadyf nie jest aż idealny taki. Znaczy mój. Pożyczyłem go. Ale akurat tak się złożyło, że nie na potrzeby tego materiału. Od kolegi Szymona. Szymon, pozdrawiam cię. Teraz jest za chmurami. Nic tutaj z tego nie wyjdzie. Chociaż może... W życiu nie widziałem zaćmienia słońca. Generalnie. To jest moja pierwsza okazja w moim życiu. W dosyć krótkim życiu. No nawet bez chmur to widać, no bez jaj, bez fita to widać przez chmury, no bez jaj. Gołymi oczyma można sobie po prostu spojrzeć na niebo przez chmury, żeby nie zostać prześlepionym i widać po prostu zaćmienie słońca. To jest wprost niesamowite.
Wow! To jest... Nie no, jestem zachwycony po prostu. Cóż tutaj można powiedzieć więcej? Po prostu to jest zachwycający widok, po prostu. Niestety niebo jest zachmurzone. Widać to tutaj, widać to... Moment. Widać to jeszcze w tamtą stronę, po lewo, po prawo. No generalnie nie widać, ale... Jakaś kobieta pomachała do kamery. O, nic. Nic a nic, ponieważ jest chyba zbyt krótki czas. Delikatnie tak teraz widać, jak podbiłem do 1:30, ale nie. Mogę jeszcze podbić w sumie przysłonę do 1:05, ale wolimy chyba mieć wyraźniejszy trochę obraz. Chociaż to nie ma większego znaczenia, bo skupiony obiekt jest po prostu daleko. Znaczy ostrość na obiekcie jest po prostu daleko. A oto dobitny dowód na to, że tak jest. Pamiętam, oglądałem Sajfana, jak gadał o płaskiej ziemi, płaskoziemcach i tak dalej. I wspominał coś o zaćmieniu słońca. Ale chyba o zaćmieniu księżyca akurat nic nie wspominał, bo w sumie to nie ma sensu, bo i tak w sumie nie widać kompletnie chyba po prostu księżyca, jeżeli jest zasłonięty przez ziemię. Nie widać księżyca, który jest zasłonięty przez ziemię, bo po prostu słońce jest... Ziemia po prostu jest na trajektorii słońca między... Inaczej. Między Księżycem a Słońcem jest Ziemia. Ziemia rzuca cień na Księżyc, dlatego po prostu Księżyca nie widać. Są takie noce, są takie dnie, może też... Nie, kompletnie nie ma dni z zaćmieniem Słońca, bo to jest kompletnie odwrotna sytuacja. Tak czy siak, wspominał o płaskoziemcach. I co teraz płaskoziemcy? Nie mogę. No macie dobitny dowód na to, że Ziemia nie jest płaska. Ale umówmy się, to już było modne jakieś kilka lat temu. 4 lata temu jakoś? Zablokowałem ISO na 50, żeby nie było szumów. Nie wiem, czy to jest w sumie dobry pomysł, żeby odblokować ISO, bo teraz sięga 200 i chyba nie będzie widać tak dokładnie tego. Ustawię to na 100. Może będzie wtedy lepsza widoczność i przy okazji będzie czas naświetlania troszkę krótszy. No cóż. Cóż mogę powiedzieć. Zjawisko, które pojawia się raz na jakiś długi okres. Mam nadzieję, że wystarczy mi pamięci w ogóle w telefonie, bo do tego się mogłem nie przygotować jednak, ale nie. Będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Z filtrem, bez filtra. No, tak powiedzmy, z filtrem. I bez filtra? O, zaszło gdzieś tam dalej. No cóż.
Nie da rady. Musi się przebić przez chmury słońca, niestety. Ale w sumie fajna pogoda dzisiaj jest. Jesień, ale jest w sumie ciepło. Jestem w bluzie teraz samej. Więc generalnie nie jest zimno. I to bardzo dobrze. Słońce przesuwa się na niebie. Trzeba odblokować statyw i nim tutaj zarządzać. Teraz widać, w końcu. Teraz w końcu widać, jest. Mogę sobie jeszcze włączyć tutaj histogram. Ale do czego ten histogram jest? Nigdy się w to nie zagłębiałem. Wyłączę. Może będzie mniej baterii używało. Pewnie kojarzycie taką magię YouTube'a, co nie? Jak nic się nie dzieje ciekawego, to robi się tak i już jest dobrze. W sensie po prostu twórca przewija do ciekawego momentu. Nie wiem, czy ja będę to robił tutaj, ale... Ale generalnie realia są takie, że ktoś musi po prostu stać przed tym obiektywem, pilnować tego, pilnować słońca, czekać, aż chmury zajdą i dopiero wtedy jest akcja. Nie ma przewijania w prawdziwym życiu, niestety. Fajnie by było, ale w sumie poniekąd też nie fajnie by było. Bo życie może po prostu przemknąć przed oczami kogoś, tak? No cóż. Nic nie widać. I pewnie też nic nie będzie widać później, bo spójrzcie, co tam się w ogóle dzieje. To jest kompletnie niewyobrażalne. Akurat los musiał się ustawić w ten sposób, że nie ma zaćmienia słońca. Jest zaćmienie słońca przez chmury. I uparło się i nie pokaże więcej chmur. Znaczy więcej słońca i księżyca razem w jednym kadrze. Na środku kadru w sensie. No nie zrobisz, nie zrobisz, nie zrobisz. Oj. Może teraz coś tutaj będzie widoczne? Chyba nie. Niezbyt. No dobra, może troszeczkę. Tak delikatniusio, tak tyci, puci i tak dalej. Lepiej widać bez filtra. Już nie widać bez filtra. No kurde, chmury. Zbliżę jeszcze bardziej, żeby stracić jakość. Nie, ja jestem tego świadomy, że jak zbliżam cyfrowo, to traci się jakość filmu. Ale w sumie skoro tylko to pozostało teraz, żeby zobaczyć słońce, zaćmienie słońca, no to musimy iść na pewne kompromisy. Zresztą przez połowę filmu tego było widać. Zaćmienie. Bez filtra tutaj jest znacznie bardziej widoczne, mimo tego, że są chmury, i z filtrem. To jest kosmos po prostu. To jest kosmos. W sumie większość ludzi, jak myśli o zaćmieniu słońca, to sobie myśli,
że Ziemia staje się w ogóle kompletnie ciemna na jakiś czas. Jest tylko taki malutki pierścień wokół Słońca. Znaczy na Słońcu, ogólnie wokół Księżyca, bo Słońce jest, bo po prostu Księżyc jest zasłonięty, bo Słońce jest zasłonięte przez Księżyc. I tak faktycznie się dzieje, tylko podczas pełnych zaćmień Słońca. Na przykład w USA było jakoś też parę lat temu jakoś takie coś. I było mnóstwo. Nawet para prezydencka, Trump, wtedy kiedy był u władzy, sobie z żoną też patrzył przez okulary z filtrem słonecznym. I wtedy było widać, kurczę, takie, jaki po prostu kompletny okrąg. Okrąg przez księżyc będący na trajektorii Słońca. Aż normalnie chciałbym skcyknąć sweet focie z tym, ale nie. Nie, nie. To nie, to się nie stanie dzisiaj. Dzisiaj pewnie też jakiś czas później też się nie stanie. Nie lubię robić sobie sweet focie. Jakoś. Chyba do tego twarzy nawet nie mam. A nawet jeżeli mam, to nie rajcuje mnie robienie sobie samemu zdjęć. Wolę robić zdjęcia albo obiektom, albo komuś portret, albo nie wiem, jakieś architektury, tekstur, ale nie autoportretów, bo nie. Teraz słońce wyszło kompletnie. Jest, ojejku. Jest poza chmurami, a to oznacza, że teraz będzie naprawdę dobrze to widać. I widać to naprawdę doskonale. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Warto interesować się po prostu czymkolwiek, żeby dostrzegać małe rzeczy, które w sumie większość ludzi otacza, nawet o tym nie wiedzą. Ludzie interesują się biologią, lubią sobie patrzeć na jakieś ptaki. Ludzie interesują się fotografią, robią sobie zdjęcia ptaków. I są ludzie tacy jak ja, którzy sobie po prostu patrzą, nagrywają to, jak słońce jest zaśmiewane przez księżyc. Ale poza tym też, tak jak mówiłem, interesuję się fotografią, interesuję się psychologią, fizyką trochę też, astronomią. Yo. Chcesz zobaczyć zaśmienie? Chcesz zobaczyć zaćmienie? Spójrz. To jest naprawdę dobrze widoczne. Widzisz? Zaćmienie Słońca przez Księżyc. To jest wprost niesamowite. Dobra. Chętnie bym pooglądał, ale już to śpiesz mi trochę fajnie. Mogę ci potem wysłać filmik, bo wyślę to na YouTube. Okej. Okay. No cóż. Lepsze to niż siedzenie przed komputerem i granie. Mógłbym w sumie teraz pograć albo pognać jakiś film, ale po co, skoro rzeczywistość jest naprawdę też interesująca i mamy to obok siebie i nie każdy w sumie to widzi. Ciekawe, ile teraz się wysypie filmów z takim czymś. Z
z zaćmieniem słońca po tej akcji tutaj. Prawdopodobnie mnóstwo. Ale nie, nie jestem wróżbitą aż tak bardzo. Teraz tego nie widać przez filtr, bardziej przez czyste niebo i chmury. A teraz będzie to widać przez filtr. Nie no, to jest niesamowite, naprawdę. To jest zwykła rzecz, po prostu czysta fizyka, tak? Ale tak cieszy oko, jeżeli jest to po prostu postrzegane własnymi oczyma, że ja nie mogę. Uwierzcie mi, że jak macie takie cudeńko, które właśnie... Jaki to jest zbieg okoliczności? No wszechświat chciał, żeby mi to dał, no. Nie wiem. No po prostu filtr słoneczny. Gościu przed filtrem słonecznym powiedział: chcesz? Trzymam, trzymaj, kupię ci. I kupiłem. No nie, no to jest coś... To jest nie. To jest takie malutkie. To jest taki malutki obiekt. I teraz... ojejku, nie odblokowałem tych. Czasu. Przez filtr. No dobra, dobra. Już powiedzmy, że przez filtr, ale generalnie. Że ja nie mam teleskopu żadnego. Ale cóż to. Oj, nie tą stroną, bo się odbija aparat. A i tak nie działa. Chmury są przeklęte. Dobra, no cóż. Wybija godzina filmu, jest teraz właśnie godzina 12:54. Więc od tej, w sumie od około 12:30 powinno to słońce zostawać już odsłonięte. Powinno się odsłaniać. No ale nie udokumentuję chyba tego, bo pas chmur jest zbyt po prostu wielki i są zbyt głębokie i zbyt dalekie i tak dalej. Mimo to naprawdę było bardzo fajnie to wszystko obserwować tutaj z wami i ja sam też po prostu na żywo przez ten filtr taki od bardzo miłego pana. Naprawdę pozdrawiam pan, jeżeli pan to kiedykolwiek będzie oglądał. Dziękuję naprawdę. No nie, każdy bohater nosi pelerynę. No ja nie mogę. To jest coś niesamowitego po prostu. Dobra no. Nic to. Będę się chyba zwijał, bo pas jest ogromny. Tych chmur. To jest kompletnie bezcelowe teraz patrzeć na niebo przez chmury. Więc no. W ogóle gdzie jest teraz to słońce? Bo chyba zgubiłem. Powinno być gdzieś tutaj, tak czy siak. No jest tam. Dobra, to nie ma żadnego już znaczenia. Misja została spełniona. Dowiedliśmy to, że zaćmienie słońca istnieje. W mojej lokalizacji było to widziane. Widziałem je na własne oczy. I dowiedliśmy się przy okazji, że Ziemia nie jest płaska. Więc no.
Miłego dnia życzę, tak czy siak. Jeszcze trochę tutaj zostanę, bo nagrywam. Może jakimś magicznym cudem, kompletnie nie wiadomo z jakiej ręki chmury po prostu się rozejdą błyskawicznie i jeszcze coś tam udokumentuję, ale chyba tutaj już nic nie będzie za bardzo widoczne. No dobra, no. No to do zobaczenia w przyszłości, nie? I... już nic nie widać. I co? Zjedzcie coś, bo głodnym nie można być. Albo nie. Zjawiska chmur też mogą być interesujące. Nie wiem, jaki to może być typ chmury. Ostrość, proszę cię. Ostrość, ostrość. O! Spójrzcie, co to może być. I jak to się przesuwa. To jest... to jest dopiero, kurde, kosmos, nie? Dobra, nic tu po mnie, nie ma żadnego zaćmienia słońca. Już, teraz. Pa, pa. Wypada się pożegnać, pa, pa.